Dobra, czyli konfigurujemy DHCP teraz na serwer 2012. Ta sama procedura, czyli musimy zacząć od karty sieciowej. Ja tu mam dwie karty sieciowe. Ta jest w sumie na tej sobie skonfigurujemy, bo na tej mam internet. Normalnie na jednej będziecie mieli zwykle router, na drugiej będziecie mieli kompa albo drukarkę, albo coś takiego, w zależności od schematu. Ja sobie zrobię to na tej karcie. Jakbyście się zastanawiali, jak się na egzaminie zmienia nazwy kart sieciowych, to tak. Bo możecie mieć taką nazwę, że macie takie zadanie, że macie ustawić na przykład nazwę połączenia sieciowego, to wchodzicie sobie tutaj w połączenia F2 i normalnie ustawiacie w ten sposób. My teraz będziemy chcieli ustawić wedle tego, co tam było w zadaniu. Tak samo jak tutaj, jak Linuxowy zrobimy. 172, 7, numlock, 17, 5, 100. I on mi tu B klasę daje, a ja chcę C klasę. Też to się da się to zrobić. Nie da się zrobić zawsze na wierzchu, trudno. To zostawiam, tak jak jest. Albo możesz kupić sobie większy monitor też. Albo więcej monitorów, to też. Taki fajny 32 na 9 widziałem. Tylko no cena trochę już mniej fajna. Czy wam się pokazuje, że nie możecie, zdarza wam się, że nie możecie do spotkania dołączyć? Chyba nie, nie? Ale nie miałeś guzika połącz, czy po prostu łączyłeś? Teamsy są przeciążone, chyba tak mi się wydaje. Dobra, wracamy do ADRAM-u. Zmieniłem adres. I teraz tak, żeby tu działał serwer DHCP, musimy zainstalować rolę. Czyli zarządzaj, dodaj rolę. Oparta na rolach i funkcjach instalacja. Tu jest bardzo ważne, żebyście czytali wszystko, co tu jest, w szczególności rzeczy, które wam się pokażą z wykrzyknikiem. Bo są rzeczy z wykrzyknikiem, czyli ostrzeżenia, i rzeczy z krzyżykiem, czyli błędy. Błędy generalnie rozwalają wam kompletnie i nie będzie działać, ale z wykrzyknikiem czasem są ważne rzeczy, które nie powodują, że coś nie działa w taki chamski sposób, ale będziecie mieli problem, żeby to skonfigurować. Zaznaczam serwer, rolę serwera DHCP, on mi automatycznie instaluje narzędzia do tego. Dodaj funkcję. O właśnie, wyniki weryfikacji. Znalazł problemy na serwerze. Na tym komputerze nie można znaleźć statycznych adresów IP. No jak nie można znaleźć statycznych adresów IP? Jak przed chwilą ustawiłem jedną z kart na statyczny adres. Jeszcze raz. Może on nie załapał. Jest statyczny adres, więc możliwe, że on po prostu gdzieś tam się zamulił i nie zauważył tego. Bo serwer DHCP siłą rzeczy musi mieć statyczny adres IP. Tu w funkcjach nic nie dodajemy. Tu macie opis DHCP. Należy skonfigurować sami jeden statyczny adres IP. Przy zainstalowaniu należy zaplanować pod sieci zakres i wykluczenia. Tak, bo my oczywiście wszystko planujemy. Tego nigdy nie zaznaczacie, on rzadko kiedy chce się uruchamiać. Ponownie zainstaluj. To chwilę potrwa. Ja poprosiłem się, żebyście na egzaminie mieli dyski SSD, ale mimo wszystko musicie się liczyć z tym, że na Windows serwerze instalacja ról i funkcji trwa. I to czasem trwa naprawdę dosyć długo. Zwłaszcza kontroler domeny i promowanie do kontrolera domeny trwa długo, więc musicie się liczyć z tym, że jeżeli będziecie robić egzamin, to postarajcie się to zacząć gdzieś tam w tle robić, żeby się już zaczęło robić, bo może wam zabraknąć czasu. Tak? Czyli jak będziecie na przykład robić coś na, nie wiem, to włączacie i robicie sobie na stacji roboczej, nie wiem, specyfikację komputera. Tu mi się pojawiło od razu dokończ konfigurację i pojawia nam się kreator konfiguracji DHCP po instalacji, czyli pierwsza konfiguracja DHCP. No to stworzy grupę zabezpieczeń, zamknij. I teraz wchodzimy sobie tutaj DHCP na liście usług i tu prawym i menadżer DHCP. I tu macie nasz serwerek. Teraz ważna rzecz. Tu jest zielony ptaszek, to znaczy, że działa. Jeżeli jakimś cudem mielibyście tak w arkuszu, że najpierw macie zainstalować DHCP, potem zainstalować Active Directory,
To on Active Directory po zainstalowaniu wyłączy Wam serwer i trzeba będzie go kliknąć tutaj prawym i wybrać autoryzuj. Taki protip. Jeżeli tylko taki problem występuje, jeżeli najpierw zainstalujecie serwer DHCP, a potem będziecie próbowali instalować Active Directory, to on się sam wyłączy i trzeba będzie tutaj kliknąć prawym na ten komputerek, wybrać autoryzuj i tyle. I on zacznie z powrotem działać. Teraz nie ma żadnego zakresu, więc serwer nie wyda żadnego, nie wyda żadnego adresu. Więc nowy zakres. Cokolwiek. Początkowy adres tak jak w specyfikacji. Końcowy również. I teraz zauważcie, że znowu wymusza mi maskę B klasy. Możecie tak mieć zadanie specjalnie zrobione, żebyście to poprawili. Tak, bo to jest ustawienia tego i to dostaną klienci. Wykluczenia i opóźnienie. I teraz wykluczenie, jeżeli macie jakiś adres, na którym macie na przykład drukarkę, która ma statycznie ustawiony adres, która nie umie DHCP i generalnie albo centralę na przykład alarmową, coś takiego i nie chcecie, żeby ten adres był rozdawany, to po prostu go tu wpisujecie i go wykluczacie z losowania i wtedy komputery, które będą przydziałały, nie dostaną tego adresu. Czas trwania dzierżawy 0 dni, 0 godzin, 15 minut. Czy chcesz sam skonfigurować opcję? Tak. Router, brama domyślna, również w zadaniu było 172, 17, 5, 100. Dalej, domena nadrzędna, czyli zwracamy do tego sufiksu DNS. Egzamin lokal zwykle. I nazwy serwerów DHCP i DNS. I on sobie pobrał tutaj z tej pierwszego interfejsu. Ja tego nie chcę. Bo on to pobrał z tego pierwszego interfejsu, który ma skonfigurowane DNS-y. W zadaniu jest... w ten sposób. I teraz uwaga, jeżeli nie macie uruchomionego na tym komputerze DNS-a, to właśnie dostaniecie taki błąd. Błąd nie wynika, że coś zrobiliście źle, tylko na tym komputerze, na tym serwerze Windowsa nie ma w tej chwili serwera DNS, dlatego on Wam krzyczy, że to jest błąd. Ale możecie mu wymusić i to dodać. Tak też może być w zadaniu. Serwer Wins to jest inaczej taki DNS dla ubogich, czyli to jest usługa, która odpowiada za zapytania NetBIOS, czyli tak jakbyście sobie wpisywali nazwę komputera po prostu na zasadzie takiej, o jak tutaj WinVC, FR i tak dalej. Niektóre systemy, zwłaszcza Windows, jeszcze dosyć mocno tego używają, ale my tutaj nic nie wpiszemy. Czy chcesz uaktywnić zakres teraz? Tak, zakończ. Ten zakres się tutaj pojawił. Macie pulę adresów. Nie mamy dzierża w tej chwili. Sprawdźmy, jak mamy kartę sieciową ustawioną. Sieć wewnętrzna. Więc teraz jak tutaj wyłączę i włączę kartę, to powinien pobrać już sobie stamtąd. Tak? Został poprawnie i a ciekawe, że tu się nie pokazuje, odśwież, jest, tak, macie normalnie wpisanego pobrany adres, to co zrobiłem teraz, przekształcenie w zastrzeżenie, czyli statycznie przypisany adres na stałe do tego komputera, też możecie mieć coś takiego w zadaniu, że macie statycznie przypisać do jakiegoś komputera pewien adres IP, wtedy tutaj jest dzierżaw albo tu bezpośrednio w zastrzeżeniach, ale wtedy będziecie musieli tutaj klepać Maca, a tak jest szybciej. Tak i on ma na stałe ten adres, ile razy by się nie zalogował, za każdym razem dostanie ten sam, jednocześnie nikt inny nie dostanie tego zakresu, tego adresu.